Cześć do Was bardzo serdecznie, z tej strony Orchidia i witam Was w takim pogadankowym filmie. On będzie bardzo krótki, ponieważ miHoYo dzisiaj wypuściło porady do najnowszego eventu, który zaczyna się jutro. Dostaliśmy te jakby taki sneak peek trzech dni, czyli piątku, soboty oraz niedzieli i tego, co po prostu podczas tych dni będzie się działo w evencie. Także teraz będziemy mogli się przejrzeć szczegółowo, co nas dokładnie czeka. Dobra, jeżeli chodzi o dzień pierwszy, który został zatytułowany jako Witaj w łatwym poziomie trudności, będzie on polegał na tym, że na arenie pojawi się specjalna aura, taki obszar, który możemy również zaobserwować teraz na GIF-ie, w którym praktycznie nasze postaci otrzymają specjalne wzmocnienia, czyli jeżeli będziemy atakować w tej aurze, to nasze ataki zostaną zwiększone o 100%. A kiedy ataki będą trafiać przeciwników, będzie wyzwalać się fala uderzeniowa, jeżeli Twoja wytrzymałość jest powyżej 50%, czyli stamina, zadając obszarowe właśnie obrażenia. Fale te można wywołać raz na 3 sekundy. I oczywiście dostaniemy nagrody w postaci Primo Gemów, kart do expa, jakichś właśnie materiałów do Ascendu oraz more, a przeciwnikami będą właśnie tutaj chili kule. I oczywiście dostaniemy ten ekstremalny poziom trudności, jeżeli go wykonamy, to wszystkie inne poziomy trudności z automatu zostaną nam zaliczone. I polega na tym, że musimy pokonać 20 przeciwników w ciągu 180 sekund, pokonać 4 Blazing Axe Mitatures oraz żadna postać nie może Wam umrzeć podczas wyzwania. I tak będzie właśnie wyglądał dzień pierwszy. Dzień drugi mianowicie, czyli nie panikujcie lub nie przejmujcie się praktycznie, będzie polegał na tym, że obrażenia, które zadajecie przez reakcję Electro Charge, czyli praktycznie w tym wyzwaniu tutaj przydadzą Wam się postaci elektro głównie i na to zwróćcie uwagę, zostaną zwiększone. Czyli obrażenia od reakcji elektrocharge zostały zwiększone o 150% w stosunku do przeciwników. Kiedy postać wywoła reakcję, która uderza w przeciwnika, powstaje również fala uderzeniowa zadająca obszarowe obrażenia od elektro. I falę tę można wywołać raz na 5 sekund. Również jako nagrody otrzymamy Primo Gemy, karty do expa, jakieś właśnie materiały do Ascendu, more, a naszymi przeciwnikami będą slajmy wodne. Czyli, moi drodzy, wyciągamy nasze elektropostaci i już dzisiaj, wiecie, wyruszcie lepiej na poszukiwania różnych rodzajów talentów, materiałów, kart i tak dalej, jeżeli potrzebujecie je, te postaci wyekspić. Jeżeli chodzi o ekstremalny poziom trudności, no to tutaj musimy pokonać przeciwników w ciągu 180 sekund. Czas pomiędzy zabójstwami nie może być większy niż 20 sekund oraz żadna postać nie może Wam umrzeć podczas wyzwania. Trzeci dzień, mianowicie sztuka kuli armatniej, będzie polegać na tym, że atak z wyskoku, czyli tak zwany plunge attack, wywoła potężną falę uderzeniową oraz zwiększy obrażenia od następnego ataku z wyskoku. Jeżeli chodzi o szczegóły, no to kiedy postać wykona atak z wyskoku, czyli właśnie tak zwany wspomniany plunging attack, zostaje wyzwolona potężna fala uderzeniowa, która zada obrażenia obszarowe przeciwnikom, a po wykonaniu ataku z doskoku przez postać z Waszego party, jak i fala uderzeniowa, zadadzą o 50% więcej obrażeń. Czyli jeżeli po raz pierwszy użyjecie plunging attack, następny plunging attack oraz fala uderzeniowa zadadzą o 50% więcej obrażeń, a ten efekt może się nakładać aż do 10 razy. I tutaj nagrody praktycznie są te same, przeciwnicy z kolei tutaj chyba będą tacy jak w pierwszym dniu. A nie, tu się nawet różnią się, tak kilka przeciwników zmieniono, ale generalnie będą te chili kulsy, czy jak one się, te potworki się nazywają. W każdym razie, jeżeli chodzi o ekstremalny poziom trudności, no to tutaj już będziemy musieli pokonać 25 przeciwników w ciągu 180 sekund, pokonać 3 Blazing Axe Mitatursów oraz żadna postać nie może umrzeć podczas wyzwania. Słuchajcie, tak się zapowiadają 3 dni. Podejrzewam, że w każdym tak jakby odstępie czasowym dostaniemy właśnie takie porady. Dajcie znać, jak Wam się wstępnie podoba ten event, ponieważ już dostaliśmy więcej informacji na ten temat.
Czy jesteście do niego przygotowani? Ponieważ na przykład jeżeli chodzi o dzień trzeci, no to tutaj jak widzicie na obrazku przyda nam się na przykład GeoTraveler. Tutaj będzie świetnie działał na przykład Xiao i jego plunge atak, jeżeli chodzi o aktywację po ulcie. Także przydadzą właśnie tutaj nam postaci Geo, dzięki którym wiecie, będziemy mogli na przykład wejść na konstrukcję, czy chociażby żongli, tak samo i z tej konstrukcji będziemy mogli wskoczyć, ale z tego też co widzę, będziemy mogli zbierać te takie duszki, które nam stworzą wir powietrzny i właśnie dzięki niemu też będziemy mogli się wzbić powietrze i wykonać plunge atak. Także kilka tutaj opcji będzie nam przydatne, na przykład Venti chociażby, który sam tworzy taki wir, także nie trzeba będzie zbierać. Także kilka kombinacji, party i tak dalej, ciekawe, nie mówię, że nie. Wy oczywiście dajcie znać w komentarzach, jak się Wam podoba. Oczywiście przypominam, że w piątek rozpoczniemy sobie test tego eventu. Zapraszam Was na mój kanał na Twitchu na godzinę 18, a myślę, że kontynuację eventu zrobimy sobie w niedzielę. Także nic, to tyle. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, dajcie znać oczywiście w komentarzu, jak Wam się ten event podoba. My się słyszymy w kolejnym materiale i życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się, cześć!